Dzień dobry, szanownemu słuchaczowi. I wszystkiego dobrego przy okazji świeżej 230. rocznicy majowego przywrotu i 50. epizodu niniejszego, skromnego projektu. Zgrać obojubile uszy się nie udało, bo mi zdechł mikrofon, ale no, było blisko. Przy okazji serdeczne pozdro dla wszystkich, którzy dotrwali. Wracamy do meritum. Omówiliśmy ostatnio przebieg wojskowy kampanii 92. Dziś przechodzimy do dyplomacji. Na wieś o wkroczeniu rosyjskich wojsk w granice kraju Warszawa rozsyła po sąsiednich dworach posłów z zadaniem prostym: dobicie się o jakieś wsparcie. Jeżeli nie zbrojne, no to chociaż dyplomatyczne. Najpierw Austria. Na tronie wiedeńskim siedzi od marca 92 młody Franciszek II. Po objęciu sterów rządu, bierze się za realizację ojcowskich wytycznych w sprawach polskich. Zabezpieczony sojuszem z Prusami, poleca swojemu ministerium opracowanie planu harmonizacji interesów wszystkich trzech sąsiadów. Założenia są takie. Utrzymanie konstytucji 3 maja z pominięciem pewnych bardziej kontrowersyjnych ustępów, zgoda na Unię Polsko-Saską, liczebność polskiej armii ograniczona do 450 tysięcy żołnierzy, neutralność terytorium Rzeczpospolitej. Brzmi fajnie. Ochoczo przytakujący Wiedniowi dyplomata pruski Bischof Werder swoim zwyczajem ochoczo przytakuje. Po uzyskaniu formalnej zgody króla pruskiego i elektora saskiego, trzy państwa niemieckie przedstawią gotowy projekt w Petersburgu wraz z. Utrzymaną w grzecznym tonie, lecz zdecydowaną deklaracją, że na przyjęcie żadnego innego planu się nie zgodzą. Pismo opieczętowane, sadzone w kopertę, zalakowane. Ale oto z tegoż Petersburga przybywa kurier z depeszą uprzejmie informującą szanownego cesarza, że wojska rosyjskie w czasie bardzo nieodległym wkroczą do Rzeczpospolitej przywrócić Ordung. Imperatorowa spodziewa się od cesarza złożenia w Warszawie energicznych deklaracji poparcia. Poseł austriacki Kobenzl protestuje. Dziwi się, jak można powstrzymywać rozwój demokracji, niszcząc władzę królewską. Wróży pewność nowego rozbioru i wzmocnienia Prus. Rosjanie najuroczyściej zapewniają, że imperatorowa na takie rozwiązanie nigdy się nie zgodzi. Natomiast jest gotowa wziąć na siebie niewdzięczne zadanie użycia przymusu, by umożliwić sprzymierzeńcom nieskrępowaną akcję we Francji. Dalej rozmawiać nie ma o czym. Wkrótce przychodzi odpis oficjalnej rosyjskiej deklaracji interwencji. Bardziej wyrafinowane projekty Wiedeń może sobie wsadzić Adakta. Zwłaszcza, że chwilę później z Marsylianką na ustach granicę belgijską przekracza armia rewolucyjna. To też kiedy w kwietniu oficjalny poseł Rzeczpospolitej, książę Adam Czartoryski, przybywa się oficjalnie dobijać o ratunek, cesarz mu wiele zaproponować nie może. W większości opracowań sam opis misji się zamyka w jednym zdaniu. Dyplomaci wiedeńscy wyrażają prywatnie sympatię i tyle. Podraźnie idzie zresztą podobnie, co nie powinno dziwić w świetle wcześniejszych otwartych deklaracji elektora. A propos sympatii, możemy wspomnieć dla porządku, że podobnież europejska opinia publiczna ze sprawą polską sympatyzuje. Interwencje potępia większość dużych tytułów prasowych. Do polskich posłów w Sztokholmie i Londynie zgłaszają się dosyć licznie lokalni oficerowie, gotowi służyć na ochotnika. W Londynie się udaje nawet uzbierać kilka tysięcy funtów z publicznej zbiórki, z zapowiedziami do zbierania nawet i 100 tysięcy, a funt ówcześnie, podobnie jak dzisiaj, Wart był złotych całkiem sporo. Woroncow donosi o wzburzeniu dochodzącym do takich rozmiarów, że gdyby Polska leżała nieco bliżej, społeczeństwo być może zmusiłoby rząd do udzielenia pomocy Polakom. Co oczywiście jest czystym gdybaniem. Londyński Foreign Office oferuje wystąpienie doń z oficjalną prośbą o mediację. Mało konkretne zabiegi o zbliżenie między państwami czyni posł francuski w Warszawie, ale koncept nie chwyta po żadnej ze stron, no bo ich chwycić nie może. Zostaje dwór kluczowy. Berliński. Nieco wcześniej, bo w połowie lutego 92, król Prus, Fryderyk Wilhelm, przegląda pocztę. Wśród której znajduje pismo od ambasadora pruskiego w Petersburgu. Ten donosi, że tajnymi kanałami została mu okazana notatka imperatorowej do jej przytulanka płatona Zubowa, w której to stoi tak: Skoro skończymy z Turkami, chcę, by książę Repnin udał się do głównych sił armii, zgromadził tyle wojska, ile tylko zdoła. Co według moich obliczeń powinno wynieść do 130 tysięcy żołnierzy, i na ich czele wkroczył przez Ukrainę do Polski. Gdyby Austria lub Prusy chciały się temu przeciwstawić, zaproponujemy im wynagrodzenie albo podział. Król i jegomość podskakuje z radości. Okej, okay, zobowiązał się bronić polskiej konstytucji i całości polskich granic, no ale jaki mu teraz zostaje wybór? Iść. Na wojnę z imperium, które prawie wysadziło strony jego wielkiego stryja, i zyskać w najlepszym razie polską suwerenność, hura, albo nie robić nic i mieć spore widoki na pożądane nabytki terytorialne. Wybór nie jest specjalnie trudny. Zauważmy swoją drogą ciekawy sposób pozyskania informacji o tym potencjalnym nowym rozbiorze. Oficjalnie nikt nic nie mówi, ale pruski ambasador ma okazję zerknąć na prywatną korespondencję carycy i jej kochanka. Więc okej, okay, nie można wykluczyć, że faktycznie Golcowi się udało wcisnąć pruski nos w nie swoje sprawy dosyć głęboko. Zwłaszcza, że w faktycznej korespondencji imperatorowa pisuje dosyć podobnie. Ale co najmniej równie prawdopodobna jest inna opcja. No bo i po cóż ma się Fryderyk przesadnie nad swoimi aliansami zastanawiać? Niech sobie na ten gdański torum zęby zaostrzy, a co z tego wyjdzie, to będzie czas pomyśleć. W razie czego nikt mu nic nie obiecywał. I faktycznie Fryderyk zęby ostrzy jak zły. O projektach Franciszka II w ogóle nie chce słyszeć, przeciwnie, jeszcze usilniej go podpuszcza do wojny francuskiej, a dyplomatom rosyjskim poleca subtelnie i ostrożnie zasugerować, że gdyby coś tam, to on, prawda, tego. Dyplomaci zachowują pokarowe oblicza, zupełnie nie chwytają aluzji, acz do centrali piszą o. Pełnym sukcesie. I do tak usposobionego Fryderyka Wilhelma przybywa z misją Ignacy Potocki. Pierwszy spośród patriotów, pierwszy spośród prusofilów przez cztery lata skutecznie zwalczał zachowawcze projekty Stanisława Augusta. Ciągnął skonfederowany naród do przemeblowania instytucji gwarantowanych przez Petersburg, do zerwania z Rosją, do ogłoszenia suwerenności, do szukania oparcia w sukcesji tronu nowej konstytucji w pruskim Sojuszu. Teraz jedzie do Berlina uzyskać realizację sojuszniczych obietnic. Obietnic, na szali których, wbrew tchórzliwym pieczeniarzom nie wahał się złożyć dalszych losów Rzeczpospolitej. Wyzłośliłem się oczywiście, ale jest w tym na pewno element osobistego dramatu. Bo przez całą karierę polityczną pan Ignacy z pełnym przekonaniem kroczył ścieżką, która go doprowadziła właśnie do tej misji berlińskiej. I wiemy skąd że już w drodze ma mocne przeczucia co do jej rezultatów. Potocki zostawił z tej wycieczki dosyć obszerne, spisywane na gorąco notatki. Król Pruski odbiera pismo, obiecuje niechybną odpowiedź po koniecznej głębszej rozwadze. Zapytuje o zdrowie królewskie i o trapiące Poniatowskiego dolegliwości kurczowe. Po usłyszeniu, że się polepszyło, oznajmia niezmierne ukontentowanie, zbiera się do wyjścia. Potocki przechodzi do zapewnień o zaufaniu. W najlepsze intencje Jego Królewskiej Mości, które jednak są wypaczane przez tłumaczenia, że przedmioty rozważane w Sejmie ostatnimi czasy zupełnie są obce Waszej Królewskiej Mości. Jak gdyby nietykalność, spokój i niezawisłość Rzeczpospolitej, których przedstawicielem i stróżem jest Sejm, zaś Wasza Królewska Mość z sojusznikiem i obrońcą, mogły Jemu być obce. Ani Poniatowski, ani Potocki nie wierzą zatem takim mową i oczekują odpowiedzi na prośby o wsparcie według paragrafu 6 Traktatu Sojuszniczego który żadnych niejasności interpretacyjnych nie pozostawia. Fryderyk Wilhelm obiecuje Potockiemu konferencję z upoważnionymi dyplomatami i kolejne widzenie przed wyjazdem. Pan Ignacy przechodzi do serii obiadów i kolacji traktowany wszędzie z największymi względami. Wreszcie przychodzi do obiecanej konferencji z ministrem pruskim nazwiskiem Schulenburg. Ten zaczyna od jasnego oświadczenia, że król pruski nie zamierza ani bronić, ani popierać konstytucji, która była dla niego tajemnicą. Potocki odrzeka, że tajemnicą być nie mogła, skoro to ten sam król wysunął koncept reform ustrojowych jeszcze w 1989, życząc sobie oprzeć sojusz na dobrej formie rządu. A sama konstytucja z 3 maja nie wprowadza żadnych istotowych zmian względem wcześniejszego publicznie znanego projektu deputacji. Zresztą, dlaczegoż to właściwie dzisiaj dopiero spotykamy się z zarzutem jakiejś mniemanej tajności naszych działań, kiedy od samej daty 3 maja aż do chwili obecnej o podobnym zarzucie nie było nawet mowy? Kiedy owszem, zamiast wyrzutów przyszło do nas pismo Jego Królewskiej Mości winszujące nam naszej konstytucji. W tym miejscu Potocki wyjmuje i odczytuje odpis depeszy Fryderyka Wilhelma do Golca, gorąco pochwalającej majowy zamach. Schulenburg traci nerwy. Nie uznaję, zawołuje, tego pisma, które pan odczytał. Proszę, Waszą Ekscelencję, powtórzyć mi te słowa raz jeszcze, gdyż nie mogę wierzyć własnym uszom. Jednakże pismo to nie powinno by się znajdować w pańskim posiadaniu. Nie wypieram się, że było ono istotnie pisane, ale zaprzeczam, aby Goltz miał rozkaz zakomunikować się panom i jeśli on to uczynił, w takim razie zasłużył na surową karę. To pismo znajduje się w moim ręku jako dokument urzędownie doręczony rządowi polskiemu przez posła pruskiego. Ten dokument podany został do wiadomości Sejmu i całego narodu i żadne zapierania się nie są w stanie zastrzeć tego faktu. Dalej Potocki przechodzi do tłumaczenia, że nie domaga się obrony samej ustawy zasadniczej, ale niezawisłości i całości kraju zgodnie z podpisanym sojuszem. Schulenburg nie pojmuje, jak można te dwie rzeczy rozdzielić. Potocki, że owszem można. Można upomnieć się o usunięcie wojsk rosyjskich z granic Rzeczypospolitej, a w takim wypadku żądania ze strony sąsiednich dworów w przedmiocie poprawek ustrojowych z pewnością znajdą posłuch. Domaga się, aby dwór pruski co najmniej wystąpił z mediacją i zaproponował obu stronom bono officie. Nie możemy rzeczywiście. wreszcie Schulenburg, przeszkodzić wpływom rosyjskim w Polsce chyba tylko przez wojnę. Zaś żadnego nie mamy interesu, aby wojny prowadzić. Jeśli wy chcecie walczyć, my nic przeciwko temu nie mamy. Pobijcie Rosjan dla nas to rzecz obojętna. Przed wyjazdem Potocki ma okazję posłyszeć jeszcze jedną plotkę o wyznaczeniu generała Molendorfa dla objęcia komendy nad armią, mającą wtargnąć za pierwszym danym hasłem w granicę Polski dla zabezpieczenia nowego rozbioru. Podobne pogłoski pojawiają się zresztą równolegle w Poznaniu i Warszawie. Trudno powiedzieć na ile samoistnie, a na ile przez dezinformację z tej czy innej ambasady. Potocki uzyskuje jeszcze obiecaną drugą audiencję u króla, który ponownie ogranicza się do uprzejmości i w meritum rzeczy nie wchodzi. Potocki nie doczekuje nawet pisanej odpowiedzi. To jest wysłana bezpośrednio do Warszawy. Ustawa majowa została zaprowadzona przez Rzeczpospolitą bez wiedzy i udziału króla pruskiego, to też nigdy nie myślał jej bronić ani osłaniać. Przeciwnie, przepowiadał zawczasu, iż nieustanne groźby zbrojenia przedsiębrane przez Sejm Warszawski niezawodnie wywołają oburzenia cesarzowej rosyjskiej i ściągną na Rzeczpospolitą nieszczęście. Od zawarcia przymierza położenie rzeczy zupełnie się zmieniło. Okoliczności teraźniejsze wywołane przez ustawę z dnia 3 maja nie mają zgoła zastosowania do wcześniejszych zobowiązań. Komu brak oręża marna tego dola. Odpowiedź króla pruskiego dochodzi w połowie czerwca, razem z doniesieniami o bitwie pod Mirem, razem z raportami z obozu pod Lubanem. Sytuacja przedstawia się dramatycznie. Ale oto iskierka nadziei. Deboli pisze z Petersburga, że znany nam książę Denasow miał odnieść wrażenie z rozmowy z imperatorową, że choć jest mocno urażony na króla, to ten ująłby ją znowu za serce, gdyby się do niej udał. Dalej zaś pisze, jak to zausznik Zubowa, nazwiskiem Morkow, wiedząc, że ja z posłem neopolitańskim jestem dobrze, dopytywał się go, co ja mówię o deklaracji. Gdy mu powiedział, że ją mienię być ekstra grubą, rzekł Morkow, a wszak tam są wrota do negocjacji. Minister Spraw Zagranicznych, Chreptowicz, idzie zatem do rosyjskiej ambasady negocjować. Przede wszystkim zawieszenie broni. Nie ode mnie zależy, wzdycha Buchakow. Mogę mówić z panem tylko o duchu deklaracji, którą należy wam przyjąć za fundament wszystkiego. Jeżeli zaś macie do mnie zaufanie, przyjmijcie jedyną radę. Bezwłocznie zdajcie się na wspaniałą myślność imperatorowej. Hretowicz przyznaje, że nie ma innego ratunku, ale przychodzi do potencjalnych form, w jakich ta wspaniała mogłaby być okazana. Znaczy, próbuje paktować. I fajnie, natomiast z notatki przesłanej później do Petersburga wynika, że Chreptowicz już z góry zasygnalizował potencjalną zgodę na kapitulację w razie odrzucenia kolejnych propozycji. I to jest wyjaśnić trudno, chyba że zamierzonym sabotażem, albo naprawdę ciężko niekompetencją. kompetencją. No bo i po co się teraz z Polakami ugadywać, skoro się sami szykują do kapitulacji? No ale spróbować trzeba. Nazajutrz z Berlina wraca Potocki. Po kilkunastogodzinnym posiedzeniu Straży Praw staje projekt wysłania do imperatorowej listu. Po uzgodnieniach redakcyjnych raptowicza z Buchakowem, pismo jest posłane do Petersburga. W piśmie, po krótkim wstępie, stoi tak. Wielce Waszej imperatorskiej mości zależy na ugruntowaniu swego wpływu w Polsce i na przeprowadzaniu przez nią bez zawady wojsk, ilekroć zamierzasz zająć się Turkami lub Europą. Nam wypada zabezpieczyć się raz na zawsze. Od ustawicznych rewolucji podczas bezkrólewiów i od wpływu sąsiadów, którzy nas samych jednych przeciwko drugim uzbrajają. Oprócz tego potrzeba nam rządu wewnętrznego lepszego niż był dawny. Obecnie jest chwila dogodna do pogodzenia tego wszystkiego. Daj nam wasza imperatorska mość za następcę tronu po mnie swego wnuka, wielkiego księcia Konstantego. Niech oba państwa łączy sojusz wieczny i traktat handlowy wzajemnie korzystny. Nie mam potrzeby dowodzić że przeprowadzenie tych zamiarów nigdy nie mogło być łatwiejsze jak teraz. Błuchakow dodaje notatkę. Polska u stóp waszej wielkości. Nie myślałem, żeby to nastąpiło tak prędko. Wielka to zmiana wyobrażeń w głowach najbardziej zapalonych. Wszyscy teraz wołają, że należy zbliżyć się do Rosji. Wszyscy pomstują na króla pruskiego. Wszyscy niemal oskarżają Potockich i innych przywódców stronnictwa o zgubę Polski. Sam pomysł typowania Konstantego, tego Konstantego znanego nam z dziadów, co to jeszcze niedawno miał być cesarzem Konstantynopola, do polskiej korony przewijał się co najmniej od 87. W pewnym momencie miał się o tym pomyśle całkiem przychylnie wyrazić Stackelberg, ale ostatecznie przeszedł bez większego echa. Niedługo po wybuchu wojny do Błuchakowa wpada kołątaj z zapytaniem, co by też powiedziano w Petersburgu, gdyby im uczyniono taką propozycję. Następstwo tronu polskiego księciu Konstantynowi niech służy, pod kondycją, żeby się cała ustawa rządowa polska utrzymała ze zwykłymi precaucjami, aby korony dwie, Moskiewska i Polska, na zawsze zostały rozłączone na kształt owej to sukcesji hiszpańskiej za Ludwika XIV. Ten ma odpowiedzieć pytaniem, czyli znalazłoby się przynajmniej do 300 osób w Polsce, którzy by na tę myśl przystali. I czy by się w tej liczbie znalazł marszałek Potocki. Znaczy, wydaje się, że jest o czym rozmawiać. Czyli co. Sami się zrzekamy niepodległości i się pchamy pod ruskie berło? No, tak, ale też i nie. Pewnie tron dla Konstantego uniemożliwiałby prowadzenie Polsce suwerennej polityki i cementował zależność od Moskwy. Co się swoją drogą szczególnie nie różniło od sytuacji przedsejmowej. Natomiast raz... Rzeczpospolita formalnie nie byłaby rządzona z Petersburga, ale zachowywałaby własną państwowość, własnego odrębnego monarchę, własną linię dynastyczną. Jak już wspominał Kołontaj, coś na kształt burbońskiej Hiszpanii, która przy tej operacji wcale niepodległości nie straciła. Co za tym idzie, formalnie relacje z Polską nie stanowiłyby wewnętrznej sprawy Rosji, ale zostawałyby w sferze stosunków międzynarodowych, zostawiając choćby takiemu cesarzowi lepszy pretekst do dyplomatycznej interwencji przy sprzyjających warunkach. 2. Władza Konstantego byłaby ograniczona przyjętym porządkiem instytucjonalnym, chociaż wiadomo, tu się zawsze da sporo nagiąć. Ale 3. Wchodziłby mechanizm streszczony przez Gajusza Juliusza powiedzonkiem, że lepiej być pierwszym w Galii niż drugim w Rzymie. Jeżeli Konstanty zachowałby trochę ambicji, to on sam, a pewnie i uzbierana koteria, mieliby najlepszy interes w obronie własnej pozycji przed rosyjską centralą. Co się zdarzało nie raz i nie dwa wśród rozmaitych protektoratów i satelitów? W najgorszym wypadku wyjdzie z tego Gomułkowski PRL, w najlepszym Finlandyzację. W świetle dostępnych alternatyw, opcja wcale nie zła. Zostaje czekać na odpowiedź. I trochę na tym tle trzeba rozpatrywać sprawę nieszczęsnego królewskiego szykowania się do obozu. Sam pomysł się pojawił jeszcze przed wkręczaniem wojsk, bardziej poważne przygotowania ruszyły pod koniec maja. Do wyjazdu gorąco namawia w pismach z Petersburga Deboli, perswadując, że negocjować trzeba z pozycji determinacji do obrony, bo bez tego się wszystko porwie i dojdzie do działu Polski niechybnie. Książę Józef czeka króla pod Lubarem, Lubomirski w Dubnie, ale nic z tego czekania nie wychodzi. Złośliwi tu lubią przytaczać królewskie zapytanie, czy aby w obozie będzie miał dobrą kuchnię? Warto zaznaczyć, że z królewskim podpisem nigdzie się takowe pytanie nie pojawia, jedynie w relacji sanguszki. Stąd co najmniej możliwe jest wystąpienie tzw. licencja poetyka. W połowie czerwca wozy z bagażami ruszają wreszcie do Kozienic, szerokie okolice Radomia. Pod koniec miesiąca zamiast Kozienic na miejsce obozu wytypowana jest Praga. Ale na tym etapie się już toczą rozmowy kapitulacyjne, a Bułchakow wszelkie wycieczki stanowczo odradza, deklarując, że wyjazd do obozu będzie uznany za ucieczkę. Buchakow i Lukczezini mają zgodnie twierdzić, że jeżeli z Warszawy król wyjedzie, to już do niej nie wróci i zostanie ogłosić bez W innym miejscu Buchakow podnosi, że jeżeli król natomiast w stolicy zostanie, to wojska rosyjskie nie wejdą do miasta, ale dostaną rozkaz obozowania pod Warszawą, żeby nie robić grabieży. Na doniesienia o pruskiej koncentracji Buchakow odpowiada, że w nie nie wierzy, ale gdyby nasze wojska nie mogły same dokonać tutaj roboty, wtedy zapewne weszliby i prusacy. Jeszcze 4 lipca król wydaje odezwę do narodu, wzywając do obrony pospolitej. 11 lipca wyrusza wreszcie do obozu po drugiej stronie rzeki, na noc wraca do zamku. 13 lipca wyrusza znowu, zjada obiad i wraca. Tyle było całej wyprawy. Na gmachu teatralnym w Warszawie anonimowy śmieszek zawiesza afisz. z sceny narodowej mają honor zawiadomić zrozpaczoną publiczność, że przedstawiona będzie nowa komedia oryginalna, skomponowana przez Radę Wojenną pod tytułem Wyprawa przeciwko komarom, czyli pocieszny obóz pod Pragą. Bezpośrednio potem aktorowie pruscy i rosyjscy odegrają wielką tragedię pod tytułem Podbój Polski. Ponieważ na tragedię skarb ekspensował około 20 milionów, przeto to widowisko będzie bezpłatne. Znaczy król siedzi grzecznie w zamku i czeka na odpowiedź z Petersburga. Pismo dochodzi tam mniej więcej równolegle z doniesieniami o bitwie pod No to jak w takim razie sprawa tronu dla Konstantego wygląda z perspektywy rosyjskiej? Tytułem wstępu. W naukach politycznych funkcjonuje taki koncept jak analiza trzypoziomowa. Tutaj dosyć mocno wychodzę poza swoją sferę kompetencji, więc proszę o wybaczenie ewentualnych nieścisłości. Ale ten termin mi się wydał mocno użyteczny nie tylko na potrzeby omawianego tematu, ale i ogólnego rozumienia rzeczywistości. Otóż. Na podstawowym poziomie systemowym zakładamy, że państwa są racjonalnymi graczami zmierzającymi do maksymalizacji swoich wpływów. Taki odpowiednik Homo economicus. Operowanie tymi kategoriami nam trochę zostaje choćby zrąbania w gry paradoksu. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich słuchających cesarzy Wenedów, gdzie jako gracz jesteśmy uosobieniem racji stanu bez żadnej własnej personalnej agendy. I na tym poziomie operują zazwyczaj rozmaici facebookowi wannabe geopolitycy. No ale niżej mamy poziom wewnętrzny. Otwieramy to pudełeczko z napisem państwo i próbujemy zrozumieć ten zestaw tłoków, sprężyn i zębatek, który nam pod pokrywką warczy. Czyli choćby, na czym się opiera władza naszego decydenta, z kim musi się liczyć, żeby tę władzę utrzymać i na czym z kolei zależy tym ludziom, z którymi on się liczyć musi. Bo może się choćby okazać, że konkretne działanie, zgodne z szeroko rozumianą racją stanu, musiałoby uderzać w interesy dobrze zorganizowanej grupy wyborców niezbędnej do utrzymania się na kolejną kadencję. Wreszcie mamy poziom trzeci, indywidualny, bo ostatecznie decyzja jest podjęta przez konkretnego człowieka z konkretną osobowością, konkretnymi zestawami idiosynkrazji i przesądów, a czasem również walczącego o utrzymanie własnej pozycji w ramach obozu władzy. Znaczy, konkretne działanie. Takiego hipotetycznego decydenta na arenie międzynarodowej, nazwijmy go na przykład królem Jarkiem, jest wypadkową trzech poziomów. Interesu kraju, interesu obozu władzy działającego w konkretnych realiach ustrojowych i wreszcie osobistego interesu jego samego, jego osobistego światopoglądu i jego osobistej konstrukcji psychologicznej. Teraz to przełóżmy na sytuację imperatorowej znajdującej w porannej poczcie oferty tronu dla swojego wnuka. Czy taki układ się opłaca Rosji jako państwu? Dobre pytanie. Z jednej strony, w długofalowej polityce rosyjskiej jest wyraźna preferencja do traktowania Rzeczpospolitej jako własnego, włącznego protektoratu. I jeszcze Piotr Wielki. Odpowiada na pruskie podchody rozbiorowe: krótkim Es ist nicht praktikable. Podobnie, rosyjską rację stanu definiuje z Londynu ambasador Siemen Woroncow, zakładając, że zaciekły opór Polaków przełoży się na wydatki w krwi i złocie zupełnie nieproporcjonalne do korzyści. I tron dla Konstantego pożądany efekt by gwarantował, dorzucając do tego prawdopodobnie poparcie szlacheckiego demosu zdradzonego przez Prusy i kilkadziesiąt tysięcy wojska, czyniąc z Polski uzbrojony rosyjski bufuro przeciwko ewentualnym groźbom z Zachodu. Z drugiej strony, jak pokazały dzieje ostatniego Sejmu, spokojny protektorat da się względnie łatwo wywrócić w najmniej sprzyjającym momencie. Więc może rzeczywiście bezpieczniej będzie kraj zlikwidować. Osadzić własnym wojskiem, obłożyć własnym podatkiem i zaoferować sąsiadom współudział w zamian za spokój. Wreszcie, sama Targowica była zawiązana przeciw sukcesji tronu, a za dawnymi wolnościami co do pewnego stopnia Rosji wiąże ręce. No ale była też zawiązana przy całości granic, więc w razie potrzeby da się przecież sprawę obejść zgrabnym grabnym rebus sixtantibus, choćby wskazując na porażkę samej konfederacji wobec dalekiej od obiecanej liczby akcesów. Ale dużo większym problemem są sąsiedzi. Równolegle z wojną toczą się rozmowy dyplomatyczne nad rozszerzeniem austro porozumień o Rosję. Państwa niemieckie początkowo proponują trójprzymierze, Katarzynie względnie łatwo się udaje przeforsować niezależne porozumienia bilateralne oparte o wcześniejsze sojusze. Rosja nie chce dopuścić do konieczności układania się ze wspólnym niemieckim frontem, a pomysł osadzenia polskiego tronu romanowym na pewno się w Wiedniu i Berlinie szczególnie nie spodoba. Na stole już leży ich wspólne pismo z potępieniem rozpoczęcia akcji bez wcześniejszych konsultacji, żądaniem uwzględnienia w sprawiedliwym podziale przywracanych wpływów i obwieszczeniem gotowości zbrojnego wsparcia. Oba państwa są już wplątane w wojnę francuską, więc teraz perspektywa kolejnej wojny o polską sukcesję się nie wydaje jakaś bardzo prawdopodobna. Chyba, ale prędzej czy później mogą z tego wyniknąć problemy. Tyle racja stanu. Przechodząc na poziom drugi wewnętrzny. Rosyjski car, czy caryca, jest z założenia samodzierczcą. Znaczy, zdaniem demosu czy urzędników się formalnie przejmować nie musi, bo nikt ich tam przecież nie przegłosuje. Co się wydaje sytuacją przyjemną, ale medal ma dwie strony. Kiedy poprzednik Katarzyny, znany nam z pierwszych odcinków Piotr III, zdecydował się na radykalne posunięcie wbrew interesom państwa i sprawienie cudu domu brandenburskiego, no to został zrzucony z tronu i zaduszony przy aktywnym współudziale małżonki. Podobnie skończy zresztą jego syn, kolejny car, Paweł Piotrowicz. Nie mamy zupełnie przesłanek do zakładania, że Katarzyna mogłaby mieć podobne obawy, natomiast to nie jest tak, że głos petersburskich koterii pozostaje zupełnie bez znaczenia. A ten się wydaje przemawiać za rozbiorami. Choćby dlatego, że na zagarniętych terenach trzeba będzie zorganizować administrację, pojawią się urzędy do obsadzenia, pojawią się sekwestracje i konfiskaty, a majątki niecnych konstytucjonalistów ktoś będzie musiał przejąć. Patrz, zamek Choreszków. Kto taki? No, pewnie ktoś mający wpływ na decyzję dworu. Jakie decyzje dworu? Ano, choćby o odpowiedzi na propozycję rozejmu. Taki przykładowo, Zachar Czerny szef na swojej partycypacji w pierwszym rozbiorze zdecydowanie nie a wokół Katarzyny nie brakuje ludzi, którzy mają ambicje nie zbiednieć podobnie. Wreszcie poziom trzeci indywidualny. Ostateczną decyzję podejmie Katarzyna. A tej Sejm Warszawski w ostatnich latach zdążył nerwów napsuć sporo. I jak możemy zakładać z korespondencji przytaczanej od początku Sejmu, Katarzyna jest wściekła jak żbik. Zakończenie wojen szwedzkiej i tureckiej i wprowadzenie wojska w granicy Rzeczpospolitej musi mieć przesłodki posmak świętego gniewu i trudno z takiego delikatesu przedwcześnie rezygnować. Kończąc dywagację. Co wiemy ze źródeł? Poseł brytyjski w Petersburgu donosi, że idea umieszczenia Wielkiego Księcia Konstantego na tronie Polski i zapewnienia następstwa tronu jego potomkom wywarła znaczne wrażenie na umyśle imperatorowej. Po zapoznaniu z pismem, wicekanclerz Osterman ma wspomnieć jednemu z dyplomatów, że król polski uczynił właściwy krok. Wkrótce dochodzi do jego ostrej rozmowy z posłem pruskim, w której odmawia zdementowania pogłosek o zamierzonym przyjęciu tronu dla Konstantego. Poprzestając na zapewnieniu, że prywatnie nic mu nie wiadomo o zamierzonej odpowiedzi. Ale rekomendacje Rady Państwa są jednoznaczne. Interwencja ma na celu przywrócenie Rzeczpospolitej dawnych swobód, zagwarantowanych przez Rosję i wywróconych 3 maja z pogwałceniem paktów konwentów. To się z warszawskimi propozycjami nijak nie da pogodzić. Powzięte zamiary w żadnym wypadku nie ulegną zmianie. Stanisława Augusta pozostaje w dobroci swojej ostrzec że wszelki opór nie pozostanie bez stosownych represali. W takim duchu odpisuje też Imperatorowa. Nie mamy o czym rozmawiać, przystępuj do Targowicy. Tak też tłumaczyć w Warszawie ma Skoro idziemy bronić wolności elekcji, to zgarniać dla siebie tron byłoby trochę niezręcznie. Mogłyby się pojawić jakieś zupełnie bezpodstawne głosy kwestionujące bezinteresowność wspaniałej Imperatorowej, a tego należy unikać, zwłaszcza gdyby miały dochodzić z Berlina albo Wiednia. Ze Sztokholmu pisze polski poseł o doniesieniach niekoniecznie wiarygodnych, że z początku zaraz Imperatorowa się nakłaniała. Pan Osterman i Bezbrotko byli tego zdania, ale Zubow, Morkow i Popow wcale ją odmienili. Panowie zdają się zakładać, że Poniatowski łatwo ulegnie, stąd warto jego propozycję odrzucić choćby tak na próbę. Bo i faktycznie cóż traci Imperatorowa odrzucając teraz rozejm i sukcesję? Parafrazując stanowisko rosyjskie, no bardzo fajna opcja. Widzisz, miły Stanisławie, tylko ci wbiłam obcas w nogę, od razu jak się dużo przyjemniej rozmawia. Dwa, trzy tygodnie ten obcas będziesz miał na gardle i wtedy to się już na pewno jakoś dogadamy. Odpowiedź przychodzi do Warszawy 22 lipca. Król w pierwszym odruchu wysłał Chreptowicza do rosyjskiej ambasady z wiadomością, że wypełni wolę imperatrowej pod warunkiem zachowania granic, zachowania składu armii, Zabezpieczenia pożyczek, tymczasowej kontroli nad Komisją Skarbową i Wojskową i niesądzenia obywateli przez sąsita. Błuchakow uważa, że komisje i pożyczki to będą zależeć od Konfederacji, ale o reszcie się nie należy obawiać. W każdym razie kapitulacja ma być bezwarunkowa. Panowie uzgadniają wstępnie redakcję aktu akcesu. Na zajutrz, 23 lipca, król zwołuje radę ekstraordynaryjną, straż praw powiększona o wszystkich ministrów. Mamy cały przekrój bohaterów ostatnich 50 odcinków. Król, prymas, Małachowski Sapiecha, Potocki, Kołontaj, Chreptowicz. Król odczytuje listy imperatorowej, streszcza sytuację wewnętrzną i zewnętrzną. Dalszą obronę uniemożliwia ubóstwo skarbu i szczupłość wojska. W razie stoczenia pomyślnej bitwy z Kachowskim zostaje jeszcze Kreczatników, A na zachodzie do wkroczenia szykuje się najwidoczniej król Pruski. I raczej nie po tej stronie, po której obiecał. Prymas radzi kapitulację. Za nim Mniszek, kanclerz Jacek Małachowski, Kreptowicz, Tyszkiewicz, Dziekoński. Podskarbi Ostrowski radzi udać się do armii, wydać Rosji walną bitwę. W najgorszym razie, wzorem Jana Kazimierza, zaszyć się w górach prowadzić wojnę podjazdową. Król odpowiada, że pieniędzy wystarczy na cztery tygodnie, zapasów nie ma. A przy istniejącej dysproporcji wojskom rosyjskim nie będzie trudno zrobić okrążenia. A do Golicji go zresztą Austria nie wpuści. Sołtan i Potocki żądają wyjazdu króla do obozu i zagrzania narodu do powstania. Stanisław August nie widzi szans. Sapiecha oznajmia, że pójdzie we wszystkim za przykładem króla. Według innych relacji przeciwnie chce się bić. Marszałek Małochowski bez konkretów za kontynuacją rozmów. Kołątaj, tak, ten kołątaj, od Wiwat 3 maj i Wiwat Wielki Kołątaj, zawołuje: Dziś jeszcze, miłościwy panie, przystąpić potrzeba do Konfederacji Targowickiej. nie jutro. Każdy moment jest drogi, bogo krew Polaków oblewa. Relacje na razie zachowało się sześć i nie za bardzo się zgadzają co do szczegółów. Głosowanie, stosunkiem 9 do 3 albo 7 do 5, wygrywają w każdym razie defetyści. Ale należy zaznaczyć, że to Stanisław August sobie wybrał takie, a nie inne gremium i takiego wyniku miał pełne prawo się spodziewać. Na zajutrz król podpisuje akces do Targowicy. Decyzja wywołuje burzę. W Warszawie wybuchają rozruchy. Tłum zbiera się pod domem sapiechy. Ten przyrzeka, że konfederacji nie podpisze. Znów, jak rok wcześniej, jest chwycony na ramiona. Naród chodzi po mieście, szuka Małachowskiego i Potockiego, bo tych w domach nie zostają. Król nie opuszcza zamku. Kołątaj na widok tych scen, które książę sapiecha robił w mieście i ogrodzie saskim, zostawia podpisany akces, w środku nocy ucieka ze stolicy. Ale z tumultów nic nie wychodzi. Komisja Policji zaostrza patrole, wzbrania zgromadzeń, Warszawa się uspokaja. Małachowski z sapiechą znoszą do ogrodu protestacje, ruszają za granicę. Za nimi Ignacy i Stanisław Potocy i kolejni patrioci. Do obozu księcia Józefa pogłoski o królewskim akcesie docierają jeszcze przed oficjalną informacją. Książę wysyła do stolicy dwóch oficerów. Wielchorskiego i Mokronowskiego, bez mundurów, bo jadą nie jako żołnierze, służbowo posłuszni królowi, ale jako obywatele. Wiozą pismo od księcia, który donosi, że wspomniane pogłoski wzbudziły już w wojsku niezmierne szemranie i nieukontentowanie. Konsekwencją stąd wynikającym żadnym sposobem zapobiec nie mógłbym, ponieważ nie taję się waszej królewskiej mości, że jestem ten, który podobnym oddycham uczuciem. Przybliżyliśmy się w tej ufności do waszej królewskiej mości, że wojsko to które żadnej skazy, żadnej plamy na siebie nie ściągnęło, będzie tak szczęśliwe, że oglądać będzie waszą królewską mość na czele swoim i że go własnymi piersiami okrywać będzie. Oto waszą królewską mość prosimy wszyscy. O to go błagamy. Oto na koniec będziemy się dobijać. To może umknąć wśród zawijasów XVIII-wiecznej stylistyki, ale ta niemożność zapanowania nad konsekwencjami szemrania i zapowiedź jakkolwiek rozumianego dobijania się o przyjazd Stanisława Augusta do obozu co najmniej sugeruje możliwość wojskowego zamachu. Jak wynika z późniejszej odpowiedzi, tak jest też odczytana. Chwilę po wyprawieniu posłów do obozu dochodzi formalny rozkaz zaniechania kroków wojennych i przystąpienia całej armii do Konfederacji. Rozkaz, przynajmniej w pierwszej części, jest wykonany. Ale nazajutrz z rana książę otrzymuje meldunek, że kozaki nadchodzą i już się z naszymi wedetami ucierają. Pojmany Doniec zeznaje, że mogą być tego ze dwa pułki. Książę zbiera 12 szwadronów jazdy, prowadzi atak. Po zawiązaniu walki sam rusza na czele pościgu, wpada w zastawioną zasadzkę. Na odsiecz idzie polska kawaleria. Wpada na jegrów, przywitana ogniem czterech dział, flankową szarżą Dońców, docierają posiłki rosyjskie, zmuszają Polaków do odwrotu. W pościg wpada zaraz polska brygada Sanguszki. Książę bez żadnej broni w największym zamieszaniu szalenie się nadstawia. Wreszcie spłoszona klacz przesadza dwa płoty, unosi wodza z pola bitwy. Książę najwidoczniej uważa, że najlepszą odpowiedzią na haniebną kapitulację będzie jego własna śmierć w ostatniej szarży. Te jednak nie doczekuje, a jego fantazja kosztuje życie około 20 innych polskich żołnierzy. Tymczasem Mokronowski i Wilchorski wracają do obozu. Z braku lepszych opcji oferują księciu nieograniczoną władzę nad wojskiem. Króla zostali załamanego moralnie niezdolnego do wszelkiej akcji. Zostaje go porwać. Siłą zaciągnąć do obozu, obwieściwszy wobec, że się rozmyślił, zrywa rozry. Będzie bronił kraju choćby do śmierci tak, jak niedawno zapowiadał, czy mu się to podoba, czy nie. Ten wątek się przewija w kilku relacjach, zresztą dosyć mocno niespójnych. Według niektórych taki zamiar miał od początku przyświecać misji Wielchorskiego i Mokronowskiego, którzy mieliby króla przekonywać do przyzwolenia na upozorowanie zamachu. Co jest bardziej podobne do charakteru księcia Józefa. Po ich powrocie, ręczyć honorem dostawienie króla całego i zdrowego do obozu, ma Józef Zajączek. Obawiając się nieprzewidywalności tegoż, młody Poniatowski ma przeznaczyć do tej misji raczej księcia sanguszkę, który pod pozorem przeglądu jazdy pochwyci króla i ruszy nazad. Koncept ma mocno popierać generał Kościuszko. Ale ostatecznie książę tak daleko nie jest gotowy się posunąć. Kładzie uszy po sobie, śmiały plan utrąca się w zarodku poprzestaje na odmowie akcesu, na przesłaniu królowi swojej dymisji. Ślad za nim idzie kilkudziesięciu innych oficerów na czele z wspomnianym Kościuszką. Stanisław August próbuje samego Józefa i resztę towarzystwa odwieść od podwziętego zamiaru. Po uzyskaniu odpowiedzi, że postanowienie wszystkich jest stateczne i niezmienne, wzywa do Warszawy Kościuszkę. Ten zostaje podpisany dla siebie awans na generała porucznika. Król wciąż zakłada, że przystępując do targowicy z wierną armią, będzie miał dużo mocniejszą pozycję niż niezbrojeni Potocki, Branicki i Żywuski. Seria dymisji mocno mu tę przewagę krzyżuje. Napiszę potem Kościuszko. Król mnie mocno nalegał, perswadował, przekonywał, nareszcie nasyłał damy wiadome w związkach jego, aby my nie opuszczali jego i nie nalegali o dymisję. Bezskutecznie. I tutaj należy podkreślić omówiony splot czynników. Są oficerowie gotowi rozważać wojskowy zamach. Jest warszawska ulica gotowa do rozruchów, są przywódcy patriotyczni sprzeciwiający się kapitulacji. Decyzję o akcesie podejmuje Stanisław August i to jemu tę decyzję zapamiętuje historia. Emigranci mogą później sobie z Saksonii pomstować na zdradzieckiego króla, ale w decydującym momencie żaden się specjalnie do odpowiedzialności nie poczuła. I Potocki, i Małachowski, i Kołątaj są w ostatnich tygodniach mocno podłamani. Prawda, że formalnie wszelkimi uprawnieniami, więc i odpowiedzialnością dysponuje król, ale żaden z panów nie nabiera w tych ostatnich tygodniach przekonania, że wie lepiej, co należy zrobić i że należy króla prawem czy lewem do tej swojej woli nagiąć. Owszem, zgłaszają sugestie wyjazdu do obozu i próby kontrataku, ale w najlepszym razie to są właśnie sugestie. Kołantaj nawet na własną rękę podejmuje korespondencję ze Szczęsnym Potockim, tłumacząc nieco później w tych skrzydlatych słowach. Dla Potockich o ratunku będą myśleć Potoccy. Dla Małachowskiego Małachowscy. A mnie kto zasłoni? Czy zamysł przewrotu w Warszawie, przyzwania wojsk ubezwłasnowolnienia króla i kontynuacji obrony się mógł udać? Wszystko wskazuje, że takie szanse były. Zwłaszcza w razie poczynienia wcześniejszych przygotowań. Czy to był pomysł dobry? No nie trudno wywodzić, że chyba nie do końca. Ale jeżeli faktycznie przystąpienie do Targowicy było zdradą i katastrofą i koniecznie należało się dalej bronić, to warto zauważyć, że żaden z bardziej bojowo nastawionych polityków nie był gotowy podnieść szpady i tej odpowiedzialności wziąć na siebie. Zatem oficerowie składają dymisję, patrioci idą na emigrację, Stanisław August przystępuje do Targowicy. A co, gdyby jednak nie przystąpił? Oczywiście nie wiadomo. W chwili akcesu minusy sytuacji Rzeczpospolitej są oczywiste. Większość kraju, w tym relatywnie bogata Ukraina, pod rosyjską okupacją. Odpadają stąd podatki na rząd. Armie polskie w głębokiej defensywie Rosjanie stoją około 100 km od stolicy wciąż mają dużą przewagę liczebną. Przynajmniej teoretycznie w każdej chwili przez granicę mogą przejść Prusacy. Są i pewne plusy. Mocno skrócony front umożliwia wreszcie koncentrację polskich wojsk i przynajmniej teoretycznie współdziałanie pomiędzy jednostkami. Magazyny warszawskie są całkiem przyzwoicie zaopatrzone, chwilowo odpadają problemy z logistyką. W kasie jest wciąż coś koło miliona złotych, w arsenałach bardzo przyzwoity zapas amunicji. Z kolei z postępami rosyjskimi konieczne było zostawienie pewnych oddziałów okupacyjnych, a mocnemu rozciągnięciu ulegały linie zaopatrzenia, które też należało zabezpieczyć. Derdy podaje, że ze 100 tysięcznej armii do ostatniego etapu ofensywy dociera około 60 tysięcy żołnierzy. Chociaż nie jestem do końca pewien skąd on to wziął. No ale nie będę się budził. Po Zieleńcach i Dubieńce morale polskich wojsk są wysokie. Żołnierze nabrali trochę doświadczenia, pojawiają się jakieś zaciągi ochotnicze, chociaż świadectwo o ich liczności są mocno rozbieżne. W samym obozie praskim jest około 5 tysięcy żołnierzy, w tym całkiem silny korpus artylerii. Między tymi żołnierzami m.in. ściągnięty świeżo z Saksonii oficer Jan Henryk Dąbrowski, ten od Marsz-Marsz Dąbrowski. Do tego dochodzi trochę ponad tysiąc osób z Gwardii Warszawskich, kompletują się kolejne oddziały. Jeżeli patrzeć najbardziej optymistycznie i bez zastrzeżeń ufać wszelkim doniesieniom źródłowym, to da się dokalkulować i IZ-3000. No to może zamiast kapitulować, trzeba było pójść za sugestiami księcia Józefa, zebrać tyle wojska, ile się da, i spróbować walnego ataku. Wśród historyków, zwolenników takiej opinii nie brakuje. Potępia króla Adam Wolański, profesor Wojek, profesor Tokarz. Wyjątkowo zawzięcie i, nie żałując sobie patriotycznego frazesu, o szansach powodzenia się rozwodzi wspominany Piotr Derdej. A nawet pierwszy ciołkofil, Cat Mackiewicz, wzdycha. Oczywiście, że teraz trzeba było rozpalić powstanie narodowe, za wszelką cenę uzyskać jakiekolwiek zwycięstwo, trwać w wojnie jak najdłużej. Ale już choćby profesor Rostworowski i profesor Zielińska uważają, że wojna była nie do wygrania. I Bocheński w swoich dziejach głupoty decyzji królewskiej się nie dziwuje, dodając do dysproporcji sił, dysproporcje budżetów wojskowych, brak kadr i żołnierskich i oficerskich, i generalicji, brak fortec pozwalających na spokojne działania na zapleczu, wreszcie umiarkowaną wolę oporu okazywaną przez obywatelstwo poza Warszawą. Ja prywatnie nie mam pojęcia. Zresztą w kwestii znajomości spraw wojskowych, to kiedyś na przysposobieniu obronnym strzelałem z wiatrówki, zresztą niezbyt celnie, i to w sumie tyle, więc kompetencje mam umiarkowane. Natomiast próba rzetelnego odtworzenia warunków militarnych w momencie kapitulacji i uczonego pogdybania w oparciu o realia innych wojen epoki, to na pewno ciekawy temat na jakąś dysertację. Czy odparcie Moskala w walnej bitwie pod Warszawą jak w 1920 było prawdopodobne? Nie z przyczyn oczywistych przewag ilościowych i jakościowych po stronie Rosji. Czy było możliwe? Pewnie. Pytanie co dalej? pół po kraju pod okupacją wolno założyć, że te kilkadziesiąt tysięcy wojsk rosyjskich nie zostanie wyrżnięt co do nogi i że po przegrupowaniu będzie mogło przejść do kontrataku. Przy tym każdy zabity lub uszkodzony żołnierz jest dwa czy trzy razy większą stratą dla Rzeczpospolitej niż dla Rosji. Dalej to nie zupełnie jest całość rosyjskich wojsk. Wiadomo, że Katarzyna nie ogołoci kraju z żołnierza pilnującego spokoju i granic, i pewnie, że w XVIII wieku ciuchcią posiłków w Syberii nie ściągnie. Pewnie wreszcie, że jeszcze niedawno Rosja odczuwała dosyć dotkliwie braki rekruta i zapasów. Ale czy faktycznie zabrakłoby sił na jesienną kampanię? No, to by była teza dosyć odważna. Ale serio, umiem sobie wyobrazić obie odpowiedzi, a danych nie mam. Wreszcie. Katarzyna ma już na biurku ofertę współdziałania ze strony Prus i Austrii, no bo Austrii w zadanych warunkach pozostaje teraz grać na zgarnięcie tego, co do zgarnięcia jest możliwe. I na tą ofertę póki co nie odpowiedziała, ale nawet gdyby się upierała nie odpowiadać, to zawsze jest opcja interwencji nieproszonej. Znaczy, w scenariuszu optymalnym, Józef Poniatowski z Kościuszką, przebłyskiem militarnego geniuszu albo łutem szczęścia, gromią armię kraczetnikowa, gromią armię Kachowskiego i przychodzą do pościgu. Ani Prusy, ani Austria się nie decydują na wejście od zachodu, Katarzyna się nie decyduje na wyciśnięcie czego się da z rezerw i siada do rozmów zakończonych utrzymaniem wybranych reform majowych w zamian za powrót do statusu protektoratu i za tron dla Konstantego. Znów, prawdopodobne? Nie możliwe? Cholera wie. Ale może należało zaryzykować i tak. Poniatowski zakłada, że przystępując do targowicy zachowa status reprezentanta narodu przed carycą, który to w przeciwnym razie by przypadł przede wszystkim Stanisławowi Potockiemu. Spoiler alert, nie na wiele się to zdało, więc i utrata tej możliwości bardzo by nie zabolała. A skutkiem akcesu była kapitulacja armii która formalnie miała wszelkie prawa uznać się za niezwyciężoną w polu. Tak jak choćby wojska Hamilkara Barkasa w pierwszej wojnie punickiej, który swój żal i przekonanie o zdradzieckiej kapitulacji mógł potem wlewać w głowy synów: mago Hazdurbala i Hannibala. Tak jak wojska II Rzeszy w 1918, które reichsprezydent Friedrich Ebert mógł witać w Berlinie słowami: Żaden wróg was nie pobił, powracacie niepokonani z pola walki. A skoro faktycznie powracali imfelde un bezigt, to może warto byłoby spróbować jeszcze raz, tym razem pod komendą kogoś bardziej zdecydowanego. W warunkach Rzeczpospolitej do tego trzeba dodać wspomniany już Order Virtuti Militari, ustanowiony po bitwie pod Zieleńcami. I dla jasności, to nie był jakiś tam medal, typu choćby tego Perelowskiego, Krzyża Zasługi, co to na przykład mój szanowny dziadzio dostał, bodajże za dzielną pracę w fabryce mebli, że od ładna łyskotka do szuflady. To był order, z łaciny zakon. Bo równolegle z upadkiem zakonów rycerskich w późnym średniowieczu, niektórzy władcy uznali, że fajnym pomysłem byłoby zorganizowanie sobie takich zakonów świeckich, grupujących i nobilitujących stronników dworu. Stąd choćby angielski order podwiązki, albo francuski order świętego ducha. Z kapitułą, statutem i tak I Virtuti Militari też takowe posiada. Z deklarowanym celem przywrócenia ojczyźnie dawnego blasku i chwały. Realizacja pomysłu Utworzenia orderu skutkuje zatem całkiem pokaźnym gronom ludzi z dowiedzioną odwagą bojową, mogących tego rodzaju hasła traktować bardzo poważnie. I trochę wyprzedzając bieg wypadków, prawie wszyscy już wkrótce przystąpią do konspiracji albo samej insurrekcji. Z drugiej strony mamy przykład Eduarda Benesza, który kapitulując wobec dyktatu monachijskiego ma stwierdzić, że on nie poprowadzi narodu na Białą Górę bo znaczące miejsce w czeskiej mitologii narodowej ma zajmować właśnie wielka klęska w otwartej bitwie, a te echa Białej Góry słychać jeszcze po 300 latach. Rzeczpospolita przegrywa nie na otwartym polu, ale przez kapitulację i ta trauma narodowa idzie w zupełnie innym kierunku. Co za tym idzie, ten polski wiek XIX, a i wiek XX na północ od Sudetu wygląda zupełnie inaczej. Chociaż trudno oczekiwać, żeby zdrowy na umyśle człowiek rzucał ludzi na śmierć w imię takiego rozumowania. OK, wolno zakładać, że w Warszawie w 1992 nie groził jeszcze los Oczakowa i Izmailu, bo tam Rosja odpierała innowierczego agresora, tu przychodzi z bratnią pomocą. Ale przy braku akcesu kilka, może kilkanaście tysięcy żołnierzy do domu by pewnie nie wróciło. Wszak na wojnie w kule ludzie się wali jak osnopy, a najdzielniej biją króle, a najgęściej giną chłopy. Dowie ktoś, że taka rola żołnierza i nie ma się na czym rozczulać. No, może i tak. Ale umiem sobie wyobrazić, że z perspektywy żołnierzy oddziałów BPP decyzja o kapitulacji miała jednak istotne plusy. Tyle na dziś. Na tym moglibyśmy skończyć, ale nie skończymy, bo jeszcze trochę wydarzeń zostało: bitwa pod walmi Przeród Dantona, Sejm Grodzieński, wrześni Zureksa, Kościuszkowska. Wypadałoby dalsze wypadki chociaż streścić, i tym się będziemy zajmować przez kilka kolejnych epizodów.